Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie. I zanim przejdziemy do moich zakupów giełdowych, bo jest ich w sumie mało, to parę ogłoszeń natury organizacyjnej. Pierwsza sprawa. Jako że mamy ten okres przedświąteczny, życzę wam oczywiście wesołych świąt, ale do świątecznego filmiku dojdziemy. Mówiłem ostatnio na swoim fanpage'u, ci, którzy śledzą, to wiedzą, że filmiki będą się pojawiać rzadziej. Tak, powodów jest kilka. Przede wszystkim dlatego, bo nie mam aż tyle czasu, ile bym sobie tego życzył, ale bardzo bym chciał jednak zostać na YouTubach i dalej z wami, że tak powiem, się bawić. I tak jak powiedziałem, obiecałem kiedyś kanału, nie usunę już choćby teraz, nie wiem co, choćby mnie w tyłek walili, to i tak nic z tego nie ma, nawet takiej opcji. Będę prowadził kanał do usranej śmierci. Przynajmniej mojej, a jak nie, to chociaż będę się starał jak najdłużej go prowadzić, także nie, nic z tych rzeczy kanału nie będziemy usuwać na pewno. Natomiast tak jak mówię, będą filmiki teraz się rzadziej pojawiać, ja też chcę mieć troszeczkę więcej czasu dla siebie i no ze względu na takie, a nie inne okoliczności, no te filmiki będą po prostu rzadziej. No i druga sprawa, przede wszystkim dlatego, bo chcę, żeby materiał zachował na dłużej świeżość, tak? Nagrywając dla was 3 filmy tygodniowo szybko tracę content, który jest esencjonalny dla tego kanału i dlatego nie chciałbym, żeby za szybko to, że tak powiem, mi odeszło. Także tak, to są główne dwa powody, dla których ja po prostu ograniczę teraz filmiki, będą się na pewno co piątek pojawiać, tak jak było to do tej pory. Będą się czasem pojawiać we wtorek, a w niedzielę no raczej nie, no chyba, że będą miały coś ważnego do zaprezentowania. Filmiki zawsze praktycznie się pojawiają o 15:30, także warto subskrybować dalej mój kanał. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. W jednym z ostatnich moich filmików jeden z użytkowników mojego kanału zachowywał się dosyć niekulturalnie wobec mojej skromnej osoby. Ja generalnie nie toleruję takiego chamstwa, możecie mi cisnąć w zabawny sposób, możecie to robić z dystansem, kiedy ja wiem, że to są żarty, ale kiedy ktoś na poważnie się zachowuje po prostu jak pierdolony idiota, to ja takie osoby z miejsca usuwam. Także uczulam z góry, mówię, że niekulturalne zachowanie wobec mnie lub kogokolwiek z was ze strony użytkowników będzie surowo karane w postaci bana. Także... sorry gościu, także tak. I teraz w końcu przechodzimy do głównego Q programu, jakim są moje nowe ptaszniki, które dostałem. Zaprezentuję wam je teraz, później nagramy także filmik z przekładania i zobaczycie co tutaj znalazłem. Także podejdźcie do mnie jak zwykle bliżej. Przysięgam, jeżeli ktoś jeszcze kiedykolwiek raz mi kurwa powie, że moje filmiki są niedoświetlone, dostanie też bana na ryj. Od razu mówię, ponieważ nie po to mam tą zastraną gigantyczną lampę, żeby dostawać takie komentarze. Także tak, jak sami widzicie, jest tutaj całkiem sporo ciekawych nowych ptaszników. I nie tylko ptaszników. No to może sobie zaczniemy sobie może od prezentu, który dostałem całkiem niespodziewanie od swojej ukochanej Emilii, którą pozdrawiam teraz oczywiście gorąco, przekazuję jej gorące całusy. Jest to, szanowni użytkownicy, Poecilotheria striata. Niestety nie wiem od kogo Emila ją kupiła, nie mogę się tym pochwalić. Także tak się prezentuje, później ją przełożymy oczywiście do większego pojemnika. No, jest ładna. Mi się bardzo podoba, niespodziewane bardzo. Striaty nigdy nie miałem, jakby nie patrzył i nie powiem, ten prezent naprawdę mnie ucieszył, niby pająk po prostu, który jest dosyć popularny, a i tak zachwyca. Także ja jestem bardzo szczęśliwy, bardzo jeszcze raz ci dziękuję, mam nadzieję, że będzie to samica. Także to jest mój pierwszy zakup, nie konkretnie mój. To sobie na koniec zostawimy, bo to trzeba będzie wysypać całkowicie i to będziecie mi przy tym towarzyszyć. Drugim pająkiem, nie, tego też co zostawimy pod koniec. Drugim pająkiem jest oczywiście Pterinopelma sazimai, którą kupiłem od Michała Morfa ze Spiders Online. Jeden z moich ulubionych sprzedawców. Zawsze... O, nawet pająk wyliniał, no proszę. Nie wiem, wydaje mi się, że mogła to zrobić wczoraj, bo jeszcze wczoraj się kręciła, także Morfik, masz po prostu dobre wyczucie dla mnie, albo żeś specjalnie mi takiego ładnego pająka wybrał, także to jest malutka sazimai. Pamiętam czasy, kiedy ten pająk osiągnął naprawdę ogromne kwoty. W tym momencie możemy już kupić go za 30 zł. Mi się bardzo ten pająk podobał, cały czas jestem szczęśliwy, że po prostu ceny jego spadły i mam nadzieję, że mi z tego też wyrośnie piękna, ładna samiczka. Także no dużo tutaj nie ma do pokazywania, ponieważ to jest mały pająk, wszyscy się ze mnie śmieją. Zilla lamusie, ty zawsze małe kupujesz, takie małe jak twój fiutek. No i prawda jest taka, że nie mam małego fiutka. Tak, prawda jest oczywiście taka, że tak, kupuję małe pająki, ponieważ nie jestem nowobogacki, nie stać mnie na dorosłe, czekam zawsze aż urosną, poza tym ogromną frajdę mi sprawia hodowanie sobie od małego. Także to jest mój zakup numer 2. Zakup numer 3 dowiódł mi... Czekajcie, czy ja pomyliłem probówki? Czekajcie, skutkę. Zakup numer 3 znajduje się tutaj, moi mili, i jest to Poecilotheria Lowland, czyli Poecilotheria subfusca SP Lowland. Pamiętacie, niedawno kupowałem od Morfa właśnie ten sam gatunek? Otóż spierdoliła mi przez otwór w pojemniku. I no po prostu się złożyło tak, że no, jestem debilem, jakby nie patrzył. Nie zauważyłem po prostu, że jest niewielki otwór, przez który pająk był w stanie się przecisnąć. No i musiałem kupić nową. Ja się cieszę, bo Poecilotheria subfusca, bo tak się nazywa ten pająk w praktyce, albo się nazywał. Poecilotheria subfusca Lowland to jest jeden z moich ulubionych ptaszników z rodzaju Poecilotheria. Są śliczne według mnie. Mają bardzo ładny czarny kolor. O, chyba jest głodna. Możliwe całkiem, że będzie chciała zjeść. Oczywiście nakarmimy ją, ale to w oddzielnym filmiku. A to zrobię oczywiście teraz poza kamerą. Chociaż poczekajcie, może faktycznie warto jej dać momencik. Nie chce mi się teraz lecieć po karaczany. Swoją drogą też ich troszeczkę nakupowałem na giełdzie, więc stwierdziłem, że po prostu damy jej mącznika. Także znajdźmy tutaj jakiegoś takiego adekwatnie dużego do jej wymiarów. Może taki, wiesz? Teraz będę łapał Poecilotherię pod ten... O! Nie chcę jeść. Nie chcesz jeść, to nie. Później przełożymy ją do innego pojemnika, damy jej kryjówkę, więc mam nadzieję, że zacznie wtedy nam spokojnie jeść. Także to jest zakup numer 3. A teraz coś dla niefanów ptaszników. Zacznijmy może sobie od mojego małego marzenia hodowlanego, które było od dawien dawna. Jest to Liphistius cf. ornatus, trapdoor. Malaysian Armored Trapdoor. To nie jest dokładnie ten gatunek, ale to jest gatunek trapdora, który buduje bardzo charakterystyczne sieci łownia, albowiem od każdej żebyście widzieli, wyjścia od terrarium prowadzi z każdą stronę nić i ta nić jest widoczna. Jeżeli owad wejdzie w tą nić, pająk błyskawicznie wyskakuje poza norę, nawet wybiega wręcz za nią. Nie tak jak inne trapdory, że wyskakują i się chowają z powrotem, tylko autentycznie wybiega za ofiarą, łapie ją i zaciąga z powrotem pod klapkę. Mam tutaj karaczana. Karaczan nie został zjedzony od wczoraj i prawdopodobnie się to w najbliższym czasie nie stanie. Postaram się wam pokazać wieczko. Pająk nawet jest widoczny, o dziwo. Tylko nie wiem, czy zobaczycie go. O, właśnie klapkę zabrał i... O, możecie się tutaj teraz mu przyjrzeć. Mam nadzieję, że będzie widoczny. O, widzicie? Jest tu. Także to jest ten niesamowity trapdoor. Dorosłego osobnika możecie zobaczyć tutaj obok na filmiku, na zdjęciu. Także to jest pająk, jeden z pająków moich marzeń. Mam tylko szczerą nadzieję, że będzie mi się dobrze on hodował. Liczę też na to, że karaczan zostanie wkrótce zjedzony. Nie będziemy go na razie przekładać, skoro ma tutaj te sieci, to dobrze. Mam nadzieję, że one działają bez zarzutu. Liczę na to, że po prostu pewnego dnia zajrzę i karaczana nie będzie. Liczę na to, że ten pająk przeżyje. Trzymajcie za niego kciuki. Także to jest numer 4. I ostatnie moje słowo to jest również trapdoor. Jest to Cyrtocarenum grajum. I jego sobie akurat pozwolę przełożyć, ponieważ nie mam bladego pojęcia, gdzie ten pająk jest. Przysypało mi go troszeczkę podczas transportu. Także teraz sobie wyciągniemy to wszystko i spróbujemy go znaleźć. Warto zaznaczyć, że mam jeden już gatunek Cyrtocarenum, o którym usłyszycie w oddzielnym filmiku, który nagrałem. Swoją drogą mam bardzo dużo materiałów dla was, tylko że po prostu nie mam czasu, żeby to wszystko pomontować. Postaram się to znaleźć, oczywiście ten czas znaleźć w grudniu. Także teraz sobie będziemy po kolei rozbrajać każdy z elementów. Tutaj świerszcz ucieka. W sumie wylęk świerszcza by mi się przydał, więc chyba będę musiał sobie kupić. Ten trapdoor jest podobno większy niż pozostałe. Także teraz prawdopodobnie nastąpi przyspieszenie aż do momentu, w którym odkopię pająka. Także dajcie mi chwilę. Chcecie zobaczyć Trapdoora? Jak go dostrzeżecie, to kurwa gratuluję. Oto mój Trapdoor. Wow. Jest gigantyczny, jak sami widzicie. Dla porównania mój paznokieć. Brudny paznokieć, ale to jest paznokieć po anodowaniu, także proszę się ze mnie nie śmiać. Nie polecam zakupów takich małych pająków, chociaż ten pająk jest naprawdę urodziwy. O, nawet się rusza, więc nie, przynajmniej nie jest atrapą. Nie wiem, czym ja to kurwa będę karmił, chyba amebą jakąś. Sam jestem amebą. No, także to jest ostatni z moich zakupów. Teraz bym chciał, żeby ten pająk mi gdzieś nie uciekł. Wspaniałomyślnie, także postaram się go tutaj teraz przełożyć sobie do wieczka od kliszy. Mam nadzieję, że nie będzie się jakoś specjalnie ruszał. Muszę obserwować go stale. No, złaś. O co chodzi? Chodzi generalnie o to, żeby ten pająk nie wydostał mi się z tego, podczas gdy ja nasypię z powrotem torfu do jego domku. Jak sami widzicie, łyżeczką niczym Gerber i te sprawy właśnie próbuję nasypać. Te pająki nie są duże, miałem grajumy już kiedyś i dorastały one, proszę ja was, tak mniej więcej do 2 cm DC, może trochę więcej. Ja miałem dorosłe. W starych filmikach nawet można by było je znaleźć, także o, mamy nasypane. Ubijemy to teraz ładnie, żeby ten pierdzielony pająk, który... Szukałem go swoją drogą przez prawie 10 minut. Już zwątpiłem w pewnym momencie i kurwa w końcu poszedłem po tą łyżeczkę zasraną, żeby odcedzić to, co, że tak powiem, zbędne jest. Także zrobimy sobie tutaj, o, taką oto norkę dla niego. Gdzie on kurwa już jest? Okej. Spróbujmy go znaleźć. A jest, dobra, widzę go. Jest tutaj. Aż się dziwię, że żyje. Dobra, teraz proszę państwa, operacja na otwartym sercu będzie. Zobaczymy, czy mogę być chirurgiem. No, dawaj gościu. Proszę tutaj zejść do kryjówki. O, spadł, super. Nie wiem, to odsypiemy gdziekolwiek, żeby już pająka nie przygnieść czymś, także... Tada! Karmienie rozwielitkami tak bardzo rozwija. Także to jest mój finałowy zakup, moi mili. Także tak, ten filmik miał trwać chwilę, a trwał dłużej niż chwilę. No i to by były moje zakupy. Abstrahując od tego, kupiłem także parę roślin od Van Tisterra. Zobaczycie te rośliny przy aranżacji terrarium, które będzie prawdopodobnie moja Emila robić w ramach swojego filmiku dotyczącego arachnofobii. Kupiłem także trochę świerszczy od Scynka. Scynka oczywiście gorąco polecam, bo to jest dla mnie najlepszy dostawca owadów karmowych. Oprócz tego dokonałem zakupu ścianki korkowej i paru elementów dębu korkowego. U Terrashopu oczywiście Arka również pozdrawiam. No i te pająki w większości kupione od Spiders Online, od Morfa. Tak. Papieroski. No. I co jeszcze? Oprócz tego Emila kupiła tą striatę, ale nie wiem od kogo. Podobno stali naprzeciwko animali, zaraz przy wejściu po lewej stronie. Tak, po lewej stronie. Także jeżeli oglądacie to dzięki za striatę. No. A, no i zapomniałem jeszcze, ten mini Trapdoor został kupiony od Abaddon BCN. I ich też również pozdrawiam, dostałem nawet zniżkę 5 zeta na to, także fajnie jest być gwiazdą YouTube'a. No. I to by było na tyle. W następnych filmikach zobaczycie, możliwe, że zobaczycie wrocławską giełdę, bo tak się składa, że w ten weekend jadę do Wrocławia i to jest weekend właśnie ten, który się organizuje ta giełda. Postaram się też dla was zrobić krótki filmik z wizyty w gadziarni we wrocławskim zoo. No i będą jeszcze inne filmiki. Dużo mam filmików, tak jak mówię, tylko kiedy one zostaną zrealizowane, tego nie jestem wam w stanie powiedzieć. Dobra, to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie. Zapraszam oczywiście na mój fanpage na Facebooku. Udostępnijcie to wideo na Pornhubie, Xvideos, YouPornie oraz innych tego typu serwisach. I pamiętajcie, ja nazywam się Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie. I widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się i cześć! Hej, podobało wam się? To super, kliknij na ten czerwony guzik, subskrybuj pod spodem i na ten dzwoneczek też, bo dzwoneczek daje wam możliwość śledzenia wszystkich moich filmów na bieżąco. Tutaj znajdziesz film, który prawdopodobnie przypasuje w twój gust, a tutaj znajdziesz mojego Facebooka, na którego możesz teraz wejść i dać lajka, bo lajki są w modzie i Facebook też jest w modzie. Ja jestem Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie. Trzymajcie się i cześć!